Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do wideo. Tak jak już widzieliście na miniaturce, będzie dzisiaj o perfumach Chloe. Chloe, prosiliście mnie o Chloe, więc taram, jest dla Was Chloe. Kochani, zapachy na wiosnę, na lato. Teraz ostatnio sobie zrobiłam taką serię, żeby trochę tak jakby uszczypnąć każdej marki po troszku i dać Wam taką odpowiedź na pytania, co teraz będzie się fajnie nosiło, kiedy jest właśnie ciepło, słonecznie, kiedy mamy piękną, fajną aurę. Ja dzisiaj tak specjalnie przykleiłam się do lustra, bo do okna. Bo świeci pięknie słońce i mam wrażenie, że wręcz ta buzia jest wtedy taka bardziej promienna, jak jest naturalnie oświetlona. Słuchajcie, perfumy Chloe. Chloe, czyli marka, która tak naprawdę robi dwie serie tylko Chloe. Klasyczna, Signature i Chloe Nomad. Właśnie ta. Więc ja Wam przyniosłam tutaj cztery zapachy z całej marki Chloe, tylko i wyłącznie cztery, chociaż ostatnio przynosiłam cztery, przynosiłam pięć. Z Armani też było tylko cztery, więc trudno. No bywa i tak. Chociaż z Armaniego bym jeszcze jedną butelkę znalazła, ale niestety nie miałam na stanie, nigdzie nie schowaną w czeluściach moich unikacików, więc przyniosłam Wam tylko cztery. I Chloe też są tylko cztery. Uwaga, pierwszy zapach Chloe z linii Signature. To Chloe Lude Twilight, czyli piękna różowa butelka, fasadka różowa, różowy płyn, nie różowa butelka, różowy płyn, który naprawdę tutaj jest taki lekki, przyjemny, romantyczny i trochę właśnie taki jest ten zapach. Jest bardzo lekki, bardzo przyjemny, bardzo romantyczny i w ogóle nie przypomina całej linii Signature, czyli to znaczy trochę może przypomina, ale taką najdelikatniejszą formę tego właśnie akcentu Signature. Bo jak wiecie, linia Signature to jest linia, którą absolutnie nie polecam do kupowania w ciemno. To jest zapach, który ma dużo szyprowej róży, takiej róży specjalnie uplecionej dla Chloe. I powiem Wam szczerze, że nie każdy tą różę toleruje, nie każdy chce tak pachnieć. Ja sama mam z tym czasem kłopot. Akurat moja mama używa całą Signature linię, dlatego że akurat tak przypadkiem na nią trafiło, bo słuchajcie, jak kilka lat temu pierwszy raz zobaczyłam właśnie perfumy Chloe, zobaczyłam, że butelka tutaj, ta fasadka taka metalowa zrobiła mi się taka bardzo, bardzo brzydka. Myślałam, że to kwestia jakiejś, wiecie, no, złej produkcji, złego tolerowania, traktowania flakonika i tak dalej. I tester, który był praktycznie calutki, po prostu oddałam mamie, żeby sobie używała, żeby mogła ten zapach nosić na sobie. I mama tak się zakochała, że tylko jak jej się skończy teraz butelka, to prosi mnie o więcej. Natomiast wiadomo, przecież te butelki takie się robią. Tutaj tak brzydko śledzieją te metalowe klapki, nie wiem, wierzchy butelki. Zresztą to samo dzieje się z koreczkiem, prawda? Koreczek też nie wygląda najlepiej. No trudno, tak trzeba się przyzwyczaić, że to tak właśnie jest właśnie w tej butelce. Natomiast ten zapach z całej rodziny Chloe, właśnie ten zapach Lude Twilight, jest najbezpieczniejszy. Jest tutaj róża upleciona, ja myślę, że z piwonią. Bardzo delikatnie, bardzo tak subtelnie podane piżmo, cytrusy w otwarciu. Jest trochę kwaśno, trochę słodko i jest bardzo romantycznie. Dlatego ten zapach zdecydowanie polecam dla wszystkich miłośniczek i Chloe. I też dla wszystkich miłośniczek po prostu róży takiej z piwoniem upleciony. Myślę, że tutaj kobietom się będzie podobać, na pewno tym też, które lubią chociażby Blooming Bouquet od Miss Dior. Więc do tego zapachu możecie sięgnąć nawet wtedy, kiedy nie lubicie linii Signature, naprawdę. Drugi zapach, który ja Wam tutaj przyszłam pokazać, to zapach, który niestety jest już niedostępny. Love Story. Chloe Love Story, które mi obrazuje niesamowicie dużo wspomnień, dlatego że ja ten zapach nosiłam, miałam go prywatnie. Tutaj już papierek troszkę umilkł, dlatego że nie wiem, czy Wam mówiłam na samym początku, papierki psiekałam wczoraj. Wczoraj w ogóle robiłam testy tych zapachów, w ogóle przyniosłam sobie wszystkie Chloe, wszystkie, jakie miałam możliwość potestowania. Chloe The Toilette również przyniosłam do testów, Natural przyniosłam i oczywiście EDP klasyczne też zabrałam. Ale wybrałam Wam tylko i wyłącznie cztery na wiosnę, bo myślę, że wystarczy. I ten na pewno polecałabym. Jeżeli macie możliwość jeszcze ten zapach gdzieś kupić, sięgnąć, sprawdzić, to myślę, że warto. Niekoniecznie każdemu ten zapach się podobał, bo on był taki trochę specyficzny i miał taką chemiczność w sobie, taką nieco mydlaną, nieco aldehydową chemiczność.
I powiem Wam szczerze, że ta liczność mnie tam gdzieś kręca i ciągnie. Jejku, pamiętacie w ogóle linię See by Chloe? To była taka piękna linia z jabłkiem, z kwieciem w ogóle jabłoni. Jak teraz, tak tydzień, dwa tygodnie temu pięknie kwitły właśnie jabłonie, to mnie się od razu przypomniał zapach Chloe See by Chloe. Po prostu ten czerwony, nie ten jasny, nie Belle, nie Eau de Toilette, tylko właśnie ten czerwony. Jak ktoś z Was pamięta, to piszcie w komentarzach, to jest zapach obłędny, ja mam jeszcze DO, więc cieszę się bardzo. Chloe Love Story to już jest zupełnie inna historia. To jest piszmo podane z cytrusami i z białymi kwiatami. I ten białe kwiaty brzmią zupełnie inaczej, aniżeli w każdych innych zapachach, jakie ja znam z białymi kwiatami. Brzmią po prostu nieco właśnie tak, tak ciekawie chemicznie. Kurczę, kręci mnie ten zapach. Powiem Wam szczerze, że mam takie duże, teraz ciężkie półki. Jeszcze nigdy nie miałam tyle parfum do używania osobiście, tak własnych. Więc no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby ten zapach tutaj u mnie został. Ale myślę, że ten przekażę na odlewki i trochę sobie odleję dla siebie po prostu, bo ten zapach mnie przenosi w jakieś tak fajne chwile w życiu. Czyli cytrusy, białe kwiaty, piszmo w roli głównej, gdzieś tam mydlane, aldehydowe nuty, które są takie trochę właśnie chemiczne, ale tak wciągające, że aż się chce wąchać, wąchać i wąchać. I kolejny zapach, który Wam tutaj przyniosłam również jako propozycję zapachu idealnego na lato, to jasmin. O, jaka to piękna kompozycja. Bardzo taka olejkowa, oleista, taka zawiesista. Jest oczywiście tutaj frezja, jest tutaj trochę również akordu soczystości. Myślę, że daktyle się tutaj też znalazły. Jest na pewno frezja. Frezja, którą kochamy z Chloe. Frezja, którą zdecydowanie w Chloe doceniamy za tą czystość. Frezja z daktylami, ona brzmi tak specyficznie i tak jest niesamowita, że wciąga i od razu możemy ten zapach wszędzie odnaleźć i wszędzie go po prostu zidentyfikować, prawda? Specyficzny bardzo, bardzo oryginalny. Powiem Wam szczerze, że też mniej pachnie, jeżeli klasyczne to różowe Lude Twilight, które pachnie najmocniej od wczoraj. Ale na pewno polecam go na wiosnę, na lato, kiedy właśnie chcemy pachnieć soczystymi daktylami, soczystymi mirabelkami, frezją, delikatnym chemtem, bo ten oczywiście zapach jest mniej profesjonalny aniżeli Chloe Eau de Parfum, ale myślę, że jest taki bardziej właśnie słoneczny, taki bardziej promienny, taki bardziej oleisty, taki rześki, no i ma fajną trwałość. Myślę, że fantastyczna trwałość, więc ja tutaj na mojej skórze dobrze go oceniam, jeżeli chodzi o trwałość. Szczerze Wam powiem, że globalnie nie nosiłam Lude Twilight nigdy. Papierek pachnie najdłużej, najmocniej. Love Story nie pachnie zbyt długo. 3-4 godziny pięknie emanuje, ale ma taką fajną, jakąś taką czystą świeżość, że coś mnie w tym zapachu kręci. No i ostatni zapach, który na mojej skórze miknie, ale wiem o tym, że u Was jest trochę inaczej, dlatego że pisaliście mi w komentarzach, że właśnie Chloe z wersji Egypt pachnie u Was długo. Zapach, który wyszedł ostatni. No jest przepiękny, jest przecudowny, jest bardzo egzotyczny. Dla mnie ten zapach trochę przypomina mi taki kurort, chociaż nigdy nie byłam w Egipcie, ale taki kurort, który mógłby tak pachnieć, lobby w hotelu. Mogłaby właśnie pachnieć tak, że mamy tutaj właśnie taki przepych olejków, jakieś tam kadzidlane, no to może niekoniecznie, ale może spa gdzieś jest otwarte i może właśnie gdzieś tam w zakamarkach wypływa ten taki oleisty akcent. Piękny. Tutaj mamy mnóstwo akordów żywicy. Ja Wam tutaj podlinkuję gdzieś film, który nakręciłam tylko o zapachu Chloe Egypt. Natomiast myślę, że warto wiedzieć o tym, że tutaj jest dużo również dymu. Mirabelka połączona z daktylami, połączona właśnie z dymem, z cynamonem, więc otwarcie tego zapachu trochę nam przypomina nawet, ja od razu mam taką myśl, że otwarcie tego zapachu mi trochę przypomina Farah od Breakout. Natomiast absolutnie w Farah jest dużo gęściej, jest dużo bardziej dymnie, jest dużo bardziej tak niebezpiecznie, tak noc już się, wiecie, zbliża, już jest taka sytuacja trochę bardziej sensualna, taka bardziej może nawet erotyczna. Fakt faktem, Egypt jest zdecydowanie zapachem na dzień, takim rozświetlającym, mira jest tutaj delikatna, cynamon jest tutaj delikatny, zapach sam sobie jest bardzo taki właśnie luksusowy, niczym olejek do opalenia, ale bardziej jednak przyprawowy. Przez ten cynamon pewnie w otwarciu jest jednak dużo więcej
takiej ciepłoty w tym zapachu. Więc cztery zapachy z marki Chloe. Mam nadzieję, że lubicie Chloe. Mam nadzieję, że lubicie wiosnę i lato. I mam nadzieję, że coś znajdziecie, jeżeli macie ochotę oczywiście, na takie zapachy z tej rodziny ponosić latem. Ja zakładam, że pewnie większość z Was po prostu je zna. A takie podsumowanie to mile spędzony czas. Miło Wam było? A takie podsumowanie to mile spędzony czas po prostu. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie kolejnego wideo. Ja zapraszam ponownie. Do usłyszenia. Pa, pa.